Obejrzyjcie ten film do końca i dopilnujcie, żeby obejrzeli go wasi bliscy, którzy wchodzą na rynek pracy, myślą o zmianie pracy albo poszukują dodatkowego źródła dochodu. Te kilka minut oglądania może uchronić przed stratą pieniędzy i różnymi innymi kłopotami. Internet jest obecnie naszpikowany informacjami o możliwości łatwego zarabiania online, czy tam prowadzenia biznesu online. Najczęściej wygląda to tak, że osoba, którą kiedyś poznaliście, albo jakieś nieznane wam osoby deklarują, że. Kiedyś nie miały pieniędzy, pracowały na etacie, były uwięzione w pracy. Nie mogły sobie pozwolić na podróżowanie, drogie hotele, restauracje. No ale odkryły sposób, żeby to zmienić i teraz zamieszczają swoje zdjęcia z drapaczami chmur w Dubaju, wieżą Eiffla w Paryżu, w restauracji z wykwintnymi drinkami albo swoim udziałem w konferencjach i galach w wyszukanych kreacjach. Dowiadujecie się od nich, że praca na etacie To jest tyranie na kogoś Studia nie mają sensu, a jeżeli tego nie rozumiecie To macie zły mindset Czyli sposób myślenia I po prostu trzeba to zmienić Wśród tych rzekomych ludzi sukcesu są też mniej kulturalni Którzy obrażają osoby wykonujące Tradycyjne zawody, próbując Zdemonstrować to, że są od nich lepsi Bo tamci się frajerzą Pracując np. w biurze, w sklepie w fabryce czy na budowie A oni jeżdżą po świecie i coś tam czasem Klikną w smartfonie, a pieniądze płyną do nich szerokim strumieniem. Obecnie bardzo często ci pseudobogacze i pseudoświatowcy to osoby, które namawiają do dołączania do grup tak zwanego alternatywnego inwestowania. Kiedyś królowało werbowanie do sprzedaży kosmetyków, ale to się już oklepało. Prawie każdy zna kogoś, kto się tym zajmował i raczej nie został milionerem, ale teraz namawiają do nowoczesnych zajęć, bo tak, większości ludzi kojarzy się Forex albo kryptowaluty. Swoją drogą, jak ten temat się zmęczy, to będą namawiać do jakichś nowych, innych rzeczy. Co ciekawe, królują te same argumenty co kiedyś. Możliwość ucieczki od etatu, elastyczne zarabianie, niezależność finansowa bez żadnego przygotowania i warunków na start... I oczywiście możliwość zbudowania dochodu pasywnego, czyli jak się teraz mocno postaracie, to będą z tego pieniądze do końca życia. Kiedy wchodzicie w temat głębiej, piszecie do takiego namawiacza, że jesteście zainteresowani, to okazuje się, że jeżeli też chcecie mieć drogi zegarek i miliony na koncie, to od teraz macie uprawiać dwa nowe zawody. Zawód tradera. I zawód akwizytora internetowego. I jeszcze okazuje się, że nie możecie zacząć bez pieniędzy, tylko potrzebne będą środki na start. Jeżeli ich nie macie, to pożyczcie coś, sprzedajcie, weźcie z oszczędności na prezent urodzinowy dla dziecka, z emerytury babci, bo dzięki temu będziecie zarabiać od jutra takie pieniądze, że dziecku kupicie pałac, a babci helikopter. Skupmy się przez chwilę na tych nowych zawodach, które będziecie wykonywać. Trader to w dużym uproszczeniu osoba zawierająca krótkoterminowe transakcje instrumentami finansowymi, próbująca zarobić na na różnicy kursów. Brzmi skomplikowanie? No właśnie, problem polega na tym, że to jest dość skomplikowane. Ale tutaj będziecie zapewniani, że kupując pakiet kursów online, dostępu do platformy i płacąc abonament, wszystkiego się nauczycie. Będziecie też mieli wsparcie swojego opiekuna, gotowe schematy działania. Jeżeli ktoś myśli, że to chyba nie dla niego, to natychmiast dostaje informację, że każdy tak myślał, a teraz ludzie zarabiają, podróżują, spłacili kredyty, spłacili długi, kupują nieruchomości, spełniają marzenia, a jak będą mieli dzieci, to nie będą musieli im odmawiać. Spełniania ich marzeń. Jeżeli im się udało, to dlaczego wam miałoby się nie udać? I niektórzy zainteresowani, pomimo tych wątpliwości, próbują, bo wierzą, że im też się uda. I żeby było jasne, w samym byciu traderem nie ma nic złego, ale to jest bardzo trudne. Będziecie musieli poświęcić czas na naukę i za ten czas nikt wam nie zapłaci. I każdy, kto ma o tym jakiekolwiek pojęcie, powie wam, że to nie są bezpieczne instrumenty finansowe, to jest po prostu ryzykowne. To tak, jakby powiedzieć, że. Ktoś rzucił pracę w biurze, bo go bardzo stresowała i został saperem. Dlatego, jak słusznie zauważa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tego typu projekty raczej nie są ukierunkowane na to, żeby ludzie zostali traderami. Służą natomiast pozyskaniu osób do network marketingu, czyli marketingu sieciowego. Inaczej mówiąc, pseudobogacze, którzy rzekomo już nic nie muszą, werbują ludzi na akwizytorów internetowych. Po angielsku taka sprzedaż nazywa się multi-level marketing, czyli marketing wielopoziomowy, funkcjonuje jako skrót MLM. Twoje zajęcie polega wówczas na werbowaniu nowych osób, które dołączą do projektu i jak zakupią taki pakiet i abonament, to masz z tego tytułu prowizję. Twój opiekun też ma prowizję i jak się postarasz, to możesz w takiej hierarchii w przyszłości awansować i mieć pod sobą takich ludzi, którzy namawiają swoich znajomych i przekonują do zakupu pakietów. I tak jak w byciu traderem nie ma nic złego, tak jak internetowa bardzo często prowadzi do co najmniej dziwnych zachowań. Udawanie bogatego, robienie zdjęć na wyjazdach, sugerując, że tak wygląda wasza rzeczywistość, namawiać nie swoich najbliższych do zakupu produktów, co do których nie jesteście przekonani to tylko te najłagodniejsze kwestie. No i w internecie pojawia się coraz więcej osób, które poczuły się oszukane. Zdały sobie sprawę, że rzeczywistość nie jest taka, jak próbują to przedstawić internetowi zachęcacze. Dodatkowo, te osoby czuły się manipulowane przez namawiaczy. Czuły presję, żeby wykupić droższe pakiety, czuły, że są w sekcie i tak Zadłużyły się, skompromitowały w swoim otoczeniu, podupadły na zdrowiu. Powstały dwa głośne filmy na temat jednej z takich grup. Linki do nich zamieszczam pod tym filmem. Zaraz powiem Wam o kilku kwestiach, o których szczególnie warto pamiętać. Ale zanim to zrobię, mam do Was prośbę. Jeżeli uważacie ten materiał za wartościowy, to podnieście kciuka do góry, napiszcie komentarz, dlatego że na pewno ten film będzie hejtowany i zgłaszany przez osoby, którym może zaszkodzić. A jeśli chodzi o kwestie, na które warto uważać i o których powinniście szczególnie pamiętać, to po pierwsze... Zwróćcie uwagę, że jeżeli ktoś jest naprawdę bogaty, to nie będzie na ten temat robił filmików i jednocześnie namawiał was do zakupu czegokolwiek. Po drugie, jeżeli ktoś was do czegoś namawia i mało mówi o konkretach, a dużo o mindsetie, spełnianiu marzeń, o tym, że można zarabiać nieskończenie wiele, a tylko nasza mentalność nas blokuje, to powinniście bardzo uważać. Po trzecie, Hejtowanie ludzi, którzy uwierzyli i stracili pieniądze, nie ma sensu. Nie znamy ich historii, w życiu naprawdę różnie bywa. Pamiętajcie, że często byli namawiani przez osoby, które znali, którym ufali. Wreszcie po czwarte. Jeżeli jesteście piekarzami, urzędnikami, remontujecie domy, naprawiacie samochody, uczycie innych, czy wykonujecie jakikolwiek inny zawód, to nawet jak nie jesteście milionerami, nikt nie ma prawa was wyśmiewać, a już szczególnie jakiś lamus, który musi udawać bogatego i wrzucać ciągle zdjęcia z tego samego wyjazdu tylko w innych koszulach, a sam martwi się, czy kogoś namówi i będzie miał z czego zapłacić czynsz w kolejnym miesiącu.